Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Podejmę dzisiaj temat, który bardzo często omawiam w moich mediach, a mianowicie orgazmiczną manifestację, kreowanie poprzez rozkosz, kreowanie poprzez wzbudzanie i ujeżdżanie tej fali rozkoszy, jaka jest gwarantowana w naszym ciele, każdym ciele. Jeżeli mamy ciało, to mamy gwarancję rozkoszy. To jest tylko kwestia tego, żeby się tego nauczyć i pozwolić sobie na to. Myślę, że to, co przeszkadza wielu ludziom w taki podświadomy sposób i blokuje przed pełnym uznaniem tej energii jako coś, co jest naprawdę piękne, kreacyjne, kreatywne, silne, wzniosłe, niewinne, radosne, jest taka postawa, w której nie uznajemy tej energii jako coś, co jest faktycznie takie. A to bardzo wielka szkoda, ponieważ przecież wszyscy pochodzimy z orgazmu. Przynajmniej jednego. Więc jak możemy negować ważność i taką wzniosłość tego aktu, tej chwili, która trwa w ciele, która też dotyczy takiego zestrojenia z duszą, zestrojenia z naszą wyższą jaźnią na chwilę, z rozpuszczeniem ego na moment. Takiego momentu, w której mamy otwarte drzwi do siebie, do swojego serca. Jak możemy negować coś takiego? Pamiętajmy, że najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest komunikacja, o czym mówię bardzo często, a jest to temat pomijany. Przez komunikację mam na myśli zarówno komunikację z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim z nami samymi. Czy mamy taką więź ze sobą, taką relację ze sobą, w której nasza komunikacja z naszym ciałem, naszymi aspiracjami, projektami naszych oczekiwań jest spójna? Jeżeli potrafimy uznać w sobie samych, że mamy takie części, które uwielbiamy, do których aspirujemy, którymi chcielibyśmy jak najczęściej być, i mamy też takie, których się wstydzimy, które są nieprzyjemne, to jeśli mamy takie zestrojenie, pozwalamy sobie na nie, pozwalamy sobie na to, żeby komunikować się ze sobą na takim głębokim poziomie, szanując każdą część siebie, aspirując do tych wyższych, przyzwalając na to, że te niższe też w nas są, to przekłada się to bezpośrednio na jakość naszego życia, na to, w jaki sposób się czujemy z własnym ciałem, z własną seksualnością, co kreujemy, co zapraszamy do swojego życia, co żegnamy dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, jakimi ludźmi się stajemy, skąd wychodzimy, jaką drogę przechodzimy i kim się stajemy po drodze. Najważniejszą jest zawsze świadomość i uważność. To są te dwie rzeczy, które są najistotniejsze. I nie oszukujmy się, to, co przeszkadza najbardziej w umiejętnym manifestowaniu czy kreowaniu poprzez skanalizowaną energię seksualną, jest to, że nie mamy zielonego pojęcia często, co w tym momencie jest naszą intencją, z czym w tym momencie jesteśmy i co w tym momencie wzmacniamy, gdy dochodzimy do orgazmu, gdy wzmacnia się w nas podniecenie, dochodzimy do takiej chwili stałej, wysokiego napięcia i podniecenia, i do orgazmu, który jest najwyższym punktem, a potem natychmiastowym odpuszczeniem tego napięcia. I jeżeli nie mamy świadomości tego, co w tym momencie kreujemy, a wierzcie mi, kreujemy bez przerwy. Bez przerwy mamy jakąś intencję, bez przerwy mamy jakieś podświadome, głębokie przekonanie, które jest wzmacniane tym ogromnym przepływem energii, która wzmaga się w ciele na skutek podniecenia. Skutek orgazmu, który podkręca tę energię tysiąckrotnie i później wypuszcza ją na zewnątrz po to, żeby wróciła do nas. Spotęgowana. Błędem, jaki popełniamy, błędem najważniejszym i w moim odczuciu najpowszechniejszym jest to, że nie wiemy, czego nie wiemy i nie dopuszczamy do siebie, że czegoś nie wiemy. I w kreowaniu poprzez energię seksualną objawia się to tym, że na przykład skupiamy się na fantazji o kimś. To takie niewinne, prawda? I to może przerodzić się w coś bardzo niekorzystnego. Ponieważ jeżeli skupiamy się na fantazji o kimś, kogo bardzo chcemy mieć przy sobie, o kimś, za kim tęsknimy, o kimś, kto nas skrzywdził, ale ciągle nasza energia płynie w ich stronę. Pragnienie, aby ta osoba była w naszym życiu,
aby nam coś zrekompensowała, aby nam coś dała, aby przyjęła naszą miłość, którą mamy do niej czy niego. To pragnienie się tylko podsyca. Pamiętajcie, że ta energia jest tym, co wysyłamy i to do nas potem wraca. Jeżeli to, co wysyłamy, jest pragnieniem, oczekiwaniem, to wraca do nas pragnienie i oczekiwanie. Jeżeli fantazjujemy o osobie, której nie możemy już mieć albo nie możemy w ogóle mieć i skupiamy się na poczuciu braku i tęsknoty za nią, ten brak i ta tęsknota są podniesione do potęgi entej, jeżeli dodamy do tego ten przepływ energii seksualnej. I to jest ten błąd, jaki robimy. Idziemy do łóżka ze sobą lub idziemy do łóżka z drugim ciałem lub kilkoma i naszą nieświadomą intencją jest coś, co sprowadza nas do skupienia się na braku, na niedoskonałości, na pragnieniu. Wiele kobiet na przykład podczas seksu, jeżeli doświadczają wówczas orgazmu, skupia się na jakimś mankamencie swojego ciała, jakiejś niedoskonałości. Jaki jest problem później, jeżeli w życiu codziennym doświadczają właśnie tego? Przechodząc obok jakiegoś lustra, obok budynku, gdzie szyby są wysoce odblaskowe, widzą swoje odbicie i skupiają się na tym, że mam gruby tyłek, albo mam odstający brzuch, albo moje cycki nie są takie, jakbym chciała, żeby były. Och, co z tą twarzą jest nie tak? Och, te moje włosy. Jeżeli skupiamy się na energii braku, jeżeli skupiamy się na niedoskonałościach, to dokładnie to się potęguje. I tu jest największy problem, bo nie wiemy, że to robimy w chwili, gdy to robimy. To są automatyczne myśli. To są automatyczne intencje. Najczęściej uformowane gdzieś, jak byliśmy na etapie bardzo małych dzieci, zanim nasze funkcje kognitywne objęły te odczucia, które już mieliśmy uformowane wokół świata, relacji, życia, nas samych, zanim te funkcje kognitywne objęły to w ramę, która stała się prawdą. Funkcje kognitywne u małych dzieci rozwijają się około 8 roku życia. Do tego momentu już mamy ugruntowane pewne poglądy na temat tego, jak to działa, jakie to jest i co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I do tego też czasu mamy już swoje wyobrażenia odnośnie do tego, czym jest ciało, jak ono działa, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest przyjemne, co jest nieprzyjemne, czego unikać, a czego nie. To wideo idzie też z takim ostrzeżeniem dla Was. I to ostrzeżenie brzmi do czasu, aż nauczymy się kochać siebie, dawać i przyjmować miłość, dawać i przyjmować szacunek, dawać i przyjmować to, że lubimy ludzi i że przyjmujemy od nich, że oni lubią nas. Dawać i przyjmować dosłownie miłość, troskę, opiekę. Dawać sobie pole do rozwoju, dawać innym pole do rozwoju. Nie matkować, nie opiekować się na zapas, nie ratować, ale stwarzać okazje, w których my się rozwijamy. Pomagać w rozwoju innym ludziom, nawet jeżeli to oznacza, że się od nich odsuniemy. Zapraszając ich do rozwoju w ten sposób. To też jest wyraz miłości. Do czasu. Do czasu, aż nauczymy się kochać siebie, lubić siebie, szanować siebie. I dawać tę samą energię na zewnątrz, bo robimy to zawsze. Do takiego stopnia, jak się kochamy, lubimy i szanujemy. Do takiego stopnia lubi, kocha i szanuje nas cały świat. I do takiego też stopnia jesteśmy w stanie kochać, lubić i szanować świat i innych. Więc do tego momentu, jeżeli nie nauczymy się dawać i przyjmować miłości, miłości w działaniu, miłości w czasowniku, to do tego momentu orgazm, manifestowanie poprzez orgazm, czy w ogóle, nawet jeżeli nie bawicie się w manifestację, nawet jeżeli nie używacie energii seksualnej do manifestacji, to do tego momentu seks jest czymś takim, co może prowadzić do ogromnego poczucia pustki i wypalenia. I podam przykład. Bardzo wiele moich klientek, sporo moich klientów, ja sama dawniej w moim życiu, wszyscy doświadczamy takiego momentu, etapu czy chwili, gdy jest bardzo piękny akt miłości lub podniecający akt miłości, ekscytujący. I tuż po, lub niewiele czasu po, pojawia się takie poczucie tęsknoty, niespełnienia, odseparowania, osamotnienia. Wiele kobiet mówi, że po seksie płacze. Wiele mężczyzn mówi, że ten seks to już nie jest to. Że mogliby bez tego żyć. I ten
to nastawienie jest połączone z tym, jak bardzo się kochamy, jak potrafimy dawać i przyjmować miłość. Jeżeli w naszej relacji z nami miłość nie ma warunków, a tylko zdrowe zobowiązanie wobec rozwoju, wobec bycia w radości, wybierania takich sytuacji, które pomagają nam wzrastać, przyjmowania ich takimi, jakie są, to do tego momentu poziom, w jakim uprawiamy miłość, jest dość dziecięcy. I niestety, ale wzmacnia poczucie braku, wzmacnia poczucie osamotnienia. Więc to ostrzeżenie jest też jednocześnie zaproszeniem. Zacznij się kochać, zacznij się lubić, zacznij się szanować i dawaj sobie to, czego pragniesz. Szukaj swoich potrzeb, spełniaj je, bo jeżeli, mówiąc tak poetycko, twój dzban jest pusty, twoje naczynie jest puste, to zawsze będziesz szukać zaspokojenia tej pustki i zawsze dostaniesz poczucie tej pustki. No ale teraz dla takiej kontry, jak robić to dobrze i jak korzystać z tego, żeby nie było tak smutno. Zastanów się, czego pragniesz, zastanów się, czego chcesz na ten moment w swoim życiu. Jak chcesz się czuć? To jest najbardziej podstawowe z pytań. Jak chcesz się czuć? Czego chcesz doświadczać? Co chcesz powielać w swoim życiu? Skup się na emocji, jaką chcesz odczuwać. Skup się na tym, jakby to wydarzenie, czy ta jakość, której pragniesz, ona już była w Twoim życiu. Na przykład, jeżeli mi zależy na tym, żebym wyszła z poziomu, na którym jestem, gdzie jest nieprzyjemnie, gdzie czuję ogromne wyzwanie mojego życia, ale wiem też, że jeżeli nie przejdę tego etapu, to zostanę w miejscu i będę się czuła, jakbym się cofała. Więc podejmuję się tego wyzwania, ale wiem, że ono jest ciężkie, jest trudne, wymaga ode mnie zmiany o 180 stopni i nie wiem, czy dam radę. I chcę w tym momencie manifestować dla siebie poczucie wsparcia, poczucie dumy, wdzięczności, poczucie przechodzenia tego z gracją. Poczucie, że w tym kryzysie, który jest, na który się świadomie decyduje, rodzi się nowa mądrość, nowe jakości. I z taką intencją wzmocnienia, siły, poczucia, że jestem już po tym wydarzeniu, jeżeli idę do łóżka z własnym ciałem lub z moim ukochanym mężem, to w chwili, gdy narasta podniecenie, w chwili, gdy to podniecenie zaczyna być taką stałą, wysoką linią, gdybym miała to nazwać jakimś wykresem, i masz wstąpić w stronę orgazmu, to gdy dobijam do tego poziomu, w którym orgazm za chwilę przyjdzie, to przypominam sobie to uczucie, tej myśli, tej intencji, którą opracowałam tuż przed, którą wytworzyłam tuż przed, której chcę doświadczyć, którą potrafiłam sobie wyobrazić i poczuć. I wtedy, gdy jestem w łóżku lub gdziekolwiek indziej, i dobijam do chwili orgazmu. Wtedy włączam to uczucie. I ono się podkręca. Ono daje mi ten moment takiej niezwykłej, żywej witalności. I zostaję w tym uczuciu tak długo, jak mogę. Ono w tym momencie przez tę śmierć ego, tę chwilową śmierć ego, to rozpuszczenie, ten moment, gdy jestem wszystkim i niczym, gdzie jestem w najwyższym połączeniu z każdym, a przede wszystkim z własnym ciałem, gdzie nie ma nic i jednocześnie jest wszystko. To jest moment, gdzie każdy portal do mnie jest tak naprawdę otwarty i ściągam do siebie tę energię, która podkręci tę intencję. I zgadnijcie co? Moje plany zawsze wypalają. W ten sposób zamanifestowałam mój biznes, w ten sposób manifestuję moje codzienne życie, w ten sposób manifestuję ciało, jakie mam, witalność, jaką się cieszę. W ten sposób zapraszam też do manifestacji wszystkich moich klientów. Tak więc skup się na intencji, na jakiej Ci zależy. Skup się na tym pragnieniu, które chcesz spełnić i wydobądź z tego emocje, które chcesz odczuwać. Odczuwanie. To jest kluczowe. Odczuwanie tej emocji, tak jakby to już było w Twoim życiu, jest najważniejsze. A w chwili, gdy dochodzisz do orgazmu, nie ma znaczenia, czy to jest samomiłość, czy to jest miłość z kimś. To nie ma znaczenia. W chwili orgazmu przypomnij sobie tę emocję. Samą emocję. Wszechświat odpowiada na częstotliwość tej emocji. I tym samym prawo manifestacji jest tak naprawdę prawem rezonansu. Do takiego tonu, w jakim ty śpiewasz, do takiego tonu odpowiada melodia, która do ciebie dopływa. Ma to sens?
Może nie mieć za dużo logiki w tym wszystkim, bo przyznaję, że no, jest to powiązane też z dużym aktem ufności. Robisz coś, odpuszczasz tę myśl później i ona później do ciebie przypłynie, jeżeli temu zaufasz. Bo ponownie, jeżeli wejdziesz w manifestowanie poprzez wpływ na energii seksualnej, próbując kontrolować to, czyli zrobię to dzisiaj, zrobię to jutro, najlepiej będę to robić codziennie i będę mieć te orgazmy i będę się na tym skupiać, to możesz po pierwsze sobie zabić całą zabawę, bo myślę, że nikt nie chce iść do łóżka z intencją, nie wiem, awansu, rozmów z szefem, pieniędzy. To nie są rzeczy, które nas podniecają. Podnieca nas to, co w jakiś sposób jest powiązane z rozkoszą, z wizualnym lub cielesnym odczuciem, które możemy przywołać, zobaczyć, poczuć. I na tej energii, tego wzniesionego bodźca czy wrażenia, przełączamy się później na to, do czego przywołuje nas później orgazm i co do nas potem przyciąga. No ale jeżeli robimy to źle, to niestety, ale możemy być pozbawieni energii. Te orgazmy, które później przychodzą, one rzeczywiście podkreślają poczucie braku. Braku kontroli. Osamotnienia. Tak jak wspomniałam o tym wcześniej. Więc jeżeli czujecie, że chcecie bawić się w manifestację i macie ochotę to robić, to podejdźcie do tego z lekkością. Bez oczekiwań. Nie oczekujcie najlepszego, ale wyczekujcie wszystkiego. I odpuszczając intencje w chwili, gdy to napięcie już spada z ciała i już zaczynacie wracać do siebie. Pomyślcie sobie, że tak w ciągu najbliższych paru dni przyjdzie parę znaków, parę okazji lub sytuacji, do których jesteście zapraszani, ażeby im powiedzieć tak. I poczujecie to poprzez swoją intuicję. Możecie też manifestować powiązanie z własną intuicją poprzez orgazmy. Życzę Wam dobrej zabawy przede wszystkim. Dajcie znać, co myślicie i jak używacie energii seksualnej do manifestacji, jeżeli już to robicie. Co Wam dała do tej pory? Dla mnie wszystkie moje najlepsze wideo. Wszystkie największe sukcesy z moimi klientami. Naprawdę piękne życie, którego życzę każdemu. I tym samym życzę Wam przyjemnego, dobrego, soczystego czasu. A jeśli nie wiesz, jak pokierować swoją energią lub co ewentualnie stoi na przeszkodzie, że doświadczasz tego, czego nie chcesz doświadczać za bardzo, napisz do mnie, spotkajmy się, pogadajmy. I pomogę Ci namierzyć, co się dzieje, co możesz dla siebie zrobić i jak przejść to, co przechodzisz w tym momencie. W najlepszy możliwy sposób. To nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje. Przyjemności, słodyczy, soczystości. Do usłyszenia i do zobaczenia.